Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło rezerwy z Funduszu Pracy na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy z tego tytułu otrzymał 550 tysięcy złotych na wyposażenie lub doposażenie nowo utworzonych miejsc pracy na terenie powiatu nidzickiego. Doposażenie stanowisk pracy jest formą wsparcia skierowaną do pracodawców prowadzących działalność na terenie naszego powiatu lub mając swoją siedzibę na terenie powiatu nidzickiego. Kwota dofinansowania wynosi do 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie finansujemy to w wysokości 20 tysięcy złotych. Środki mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń. Wyposażone stanowisko pracy musi być utrzymane przez okres 24 miesięcy. Musi być na nim zatrudniona zawsze osoba skierowana z naszego Urzędu Pracy. Wnioski można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy, a szczegółowych informacji udzielają specjaliści do spraw programu, którzy przyjmują w pokoju numer 10 i 11 lub pod numerem telefonu 89 625 01 51. Podania przyjmowane są do momentu, aż limit środków zostanie wyczerpany. Chętnych nie brakuje, pracodawcy zgłaszają się do nas, zasięgają informacji telefonicznych również, także ta forma wsparcia cieszy się dużym właśnie powodzeniem wśród pracodawców. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy przez cały rok trwają intensywne działania, ale bezrobotnych wciąż nie brakuje. Intensywność pracy w Urzędzie Pracy jest równomiernie rozłożona, bo tak naprawdę co miesiąc rejestruje się około 250 osób. To są osoby, które powracają po przerwie związanej z pracą, ewentualnie w przerwie z wyboru zwyczajnie. Natomiast tyleż samo osób się wyrejestrowuje, także ruch bezrobotnych w urzędzie jest bardzo duży. Często pracy nie mogą znaleźć ludzie w młodym wieku, dlatego od 1 września ruszył projekt dla osób bezrobotnych do 24 roku życia bez doświadczenia zawodowego. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego wartość to 1 661 759 zł. W ramach środków unijnych będziemy uruchamiać szkolenia zawodowe, grupowe i indywidualne, no oczywiście organizować również staże. W ramach projektu odbędą się warsztaty rozwoju zawodowego, zajęcia aktywizacyjne, doradztwo i poradnictwo zawodowe, a także szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. 120 osób bezrobotnych zostanie skierowanych na staże trwające od 4 do 9 miesięcy. Liczba osób objętych tym projektem to 90 kobiet i 60 mężczyzn.